Buenos dias! Pierwsza noc, w miarę spokojna. Udało się przespać. Nie powiem, że wyspać, ale jak to zawsze jest na pierwszym bikepackingu na dziko, wszystkie odgłosy. No ale cóż. Drugi dzień. Zapraszamy. Pytacie o namiot. Namiot to nowy MSR. Ależ piękny to był nocleg. Piękny zagajnik z super widoczkiem. Przy okazji taka rada, pro tip. Aplikacja Park Fortnite dała tutaj radę. Jak jesteście gdzieś za granicą, to bardzo fajnie. Można sobie znaleźć jakiś spot, sprawdzić go, poczytać komentarze. Ten spot był właśnie w takiej aplikacji, w tej aplikacji. Fajnie, no bo jest tutaj trochę drzewek. Byłam osłonięta od widoku, mam nadzieję, ludzi. Kilka razy w nocy się obudziłam oczywiście i jakieś tam dziwne szmery, bajery, ale generalnie przepięknie. Dzisiaj nie wiem jaki plan, dzisiaj już jest spontan totalny. Wczorajszy dzień był planowany bardzo, dzisiaj co będzie, to będzie. Jakieś takie chmurki nam się zrobiły, Dziwne, ale dopiero 10:30, więc zbieranie się zajęło mi 2,5 godziny. No ale właśnie, nie ma parcia. Jadę dalej. Rower zapakowany. Cudo. Jak wspominałam w poprzednim odcinku, pierwszy nocleg zlokalizowany był nad brzegiem Embalse de la Pedrera. To sztuczne jezioro o niesamowicie turkusowym kolorze zostało stworzone, by gromadzić cenną w tych okolicach słodką wodę. Woda zaopatruje okoliczne gospodarstwa rolne. To właśnie dzięki temu ta część wybrzeża Costa Blanca słynie z niezwykle smacznych owoców cytrusowych. Stąd te cytryny pierwszego dnia. Jak się okaże za chwilę, plantacje mandarynek i pomarańczy. Co ciekawe, zadziwiająco ruchliwa ta droga była w nocy. Może nie jakoś bardzo, ale jednak jest to totalnie boczna droga. A bardzo dużo samochodów jeździło. O, a dzisiejszy dzień będzie mandarynkowy. O! Po nieśpiesznym poranku dzień zapowiadał się równie spokojnie. No może nie licząc wiatru, który wzmagał się coraz bardziej i oczywiście jak zawsze wiał prosto w twarz. Po objechaniu wschodniego wybrzeża Embalse de la Pedrera skierowałam się w stronę Orihueli, miasta, w którym planowałam przerwę na kawę i coś słodkiego. Te pierwsze 20 km prowadziło wyjątkowo odludnymi terenami. Nie wiem, czy wspominałam Wam o tym wcześniej, ale trasa mojego hiszpańskiego bikepackingu wyznaczona była na podstawie traka wyścigu Iron Gravel Alicante. Wiadomo, przecież najlepiej, gdy trasę wyznaczają miejscowi. Orihuela. Pierwsze 20 km zrobione ciekawymi rejonami wzdłuż rzeki, wzdłuż znowu pomarańczowych i mandarynkowych gajów, sadów chyba. Dzisiaj chyba trochę spokojniejszy dzień, bo mam nocleg całkiem blisko, tylko 60 km od startu, więc zastanawiam się i na razie właśnie będzie czas na opracowanie, co teraz. Czerwona jestem, bo słońce dzisiaj grzeje. 30 stopni. Listopad. Jak trzeba żyć, pozazdrościć. Także zjadam i kombinuję, co dzisiaj dalej, gdzie tu dzisiaj spać. W Orihueli nie spędzam za wiele czasu. Całkiem spore miasto oraz ruch samochodowy jakoś zniechęcają mnie do zwiedzania. Przejeżdżam jedynie obok Palmeral de Orihuela, czyli drugiego pod względem wielkości lasu palmowego w Hiszpanii. Plantacje pomarańczy, jak widać, dalej mnie nie opuszczają, gdy dojeżdżam do kulminacyjnego momentu dzisiejszej trasy – pasmo górskie Sierra de Crevillent. Mimo że wiąże się to z dość wymagającym podjazdem, to jednak okazuje się, że to miejsce wyjątkowo urokliwe i warte trudów wspinaczki. To gdzieś tutaj znajduje się zona de acampada, czyli obszar biwakowy, gdzie planuję spędzić noc. Ja nie mam pytań dzisiaj. Wiedziałam, że to musi być główny punkt dzisiejszego programu. Łohoho. Nieziemskie to jest. O mamo. Ależ to wygląda. Petarda. Jak mamba znajdzie miejsce kempingowe. No to nie ma pytań. Ale sztos. Żeby tylko jeszcze w nocy było ciepło. Na jakiej to jesteśmy wysokości? Już sprawdzamy. 353 metry. 200 metrów wyżej niż wczoraj. No, to wygląda jakby to ciepłe powietrze było pchane z płaskiego. Więc myślę, że nawet będzie dzisiaj ciepło. Ależ ja się cieszę. Cudo, cudo, normalnie cudo. Woda nie do picia. Ale mam nadzieję, że filtr platypus wreszcie się przyda. Trzymajcie kciuki. Czyli wydaje mi się, że dzisiejszy nocleg uratowany. Piękne miejsce, toalety, zona de acampada. Co prawda nie jestem zgłoszona, ale myślę, że przy tej ilości ludzi chyba nie trzeba być zgłoszonym. Jakaś impreza tam jest u góry, ale ja sobie znalazłam tam takie fajne miejsce, gdzie mogłabym się rozbić. Perfetto. Ten wieczór postanowiłam spędzić sama ze sobą, nie łączając kamery i aparatu. Widok miliona migających w oddali światełek wsi i miasteczek na wybrzeżu na długo zostanie w mojej pamięci.